right, I'ma do you right. Wyglądają na milusie, ale są w stanie zmiażdżyć przód samochodu. Gdy widzimy zwierzę, najlepiej hamować, bo zapewne ucieknie w tę stronę, w którą skręcimy. Znaczy, mamy je taranować? Kamery samochodowe rejestrują czasem przedziwne spotkania. Godziny szczytu. Widać, nie tylko ludzie się spieszą. Tu wystarczyło poczekać, aż statko Bambi przebiegnie przez drogę. Chociaż Alex kazał taranować. Kurczaki na drodze to jedno, ale kaczki? Ta mama prowadzi swoje maluchy przez autostradę. Na szczęście z pomocą przychodzi ten odważny kierowca. Zatrzymuje ruch na pięciopasmówce i przeprowadza kaczki. Pewnie ma w bagażniku sos hoisin. Tajlandia. Pies wynajduje nową metodę podróży. Zamiast wystawiać tylko łeb za okno. Mam nadzieję, że facetowi działają wycieraczki. Nie wszyscy przyjaciele człowieka są przyjaźni. Stany Zjednoczone trwa demonstracja. Rosja. Gang terroryzuje miasto. Możemy wrócić do tych rozszarpujących radiowóz? Może to zemsta? Statystycznie na świecie kolizja ze zwierzę następuje co 39 minut. Nic dziwnego, że ten jeleń lekceważy bezpieczeństwo. Nigdy nie wiadomo, gdzie wyskoczy ponownie. Brawurowa akcja ucieczki ze szponów przemysłu mlecznego przebiegała zgodnie z planem, gdy nagle Daisy wpadła pod obiektyw kamery. Niewiarygodne. Jak pech, to pech. Powodzenia następnym razem. W tym przypadku to szczęście. Skąd ten łoś? Pozostaje tajemnicą. 800 kg żywej wagi. Kierowca na pewno ucieszył się, że łosie dobrze skaczą. Nie każdy jednak ma tyle szczęścia. Park Yellowstone. Zjawia się stado bizonów. Ten kierowca chyba nigdy nie oglądał dokumentu o bizonach. $3000 szkód później kierowca postanowił się odsunąć. W starciach człowiek kontra natura stoimy na przegranej pozycji. Zwierzęta mają gdzieś, czy nasza fura to nówka sztuka. Kraksy na czerwonym tylko w Stanach kosztują $14 miliardów rocznie. Po co wymyślono semafory? Oto kilka przykładów. Czerwone stój, zielone jedź. Niby proste. Nie dla tych baranów. Skosił dwie cele. O dwie więcej niż ten. Ten dostrzega swój błąd mniej więcej teraz. Cwaniaki próbują zaoszczędzić kilka sekund. Policjanci często mają wtedy zabawę. Szczególnie, gdy dzieje się to na ich oczach. Podobny pomysł. I podobny efekt. Kretyn. Niektórzy nawet się nie kryją. Oh,
Po prostu bajka. Przekonali się o tym autorzy tego filmu. Z trzema radiowozami na ogonie sprawca w końcu się poddaje. W Rosji takie czuby nawet się nie zatrzymują. Przeskakuje na czerwonym jak błyskawica, frunie jak ptak. Rozwala się jak debil. Tego kierowcy byle co nie zatrzyma. Chce wpaść na skrzyżowanie za wszelką cenę. No i proszę, wpadł. Ślizgi i nawrotki. Przy 3 milionach kamer takich nagrań jest bez liku. Zapraszamy na kolejny odcinek.